Na pewno czeka nas bardzo interesujący pojedynek. To ze sportowego punktu widzenia. To już nie tylko widowisko, nie tylko biznes, bo te określenia często towarzyszą boksowi zawodowemu. Natomiast tu na pewno jest to konfrontacja czysto sportowa również, bo mamy do czynienia z walką jedynego polskiego mistrza świata i mistrza olimpijskiego Rahima Czakijewa. Doskonale pamiętam go z kariery amatorskiej. Podobał mi się, bo to był zawsze twardy, mocny chłopak. Na igrzyskach wygrał bez dwóch zdań ten finał z Clemente Russo. I ciekawy jestem, bo do tej pory mi szczególnie nie zaimponował na ringach zawodowych, ale z takimi zawodnikami jak Czakijew to tak mniej więcej wygląda. Myślę, że on dopiero w takich walkach na szczycie będzie naprawdę wielki. Ma wszelkie dane ku temu, aby wcześniej czy później zostać mistrzem świata. Czy już teraz po konfrontacji z Włodarczykiem? Miejmy nadzieję, że nie, że Włodarczyk jakoś się wybroni, ale czeka go niezwykle ciężkie zadanie w Moskwie. Wszystko zadecyduje głowa Włodarczyka w dużej mierze. Jeżeli Włodarczyk potrafi wykrzesać z siebie to, co potrafi, to będę znacznie spokojniejszy, dlatego że to jest zawodnik, który potrafi naprawdę sporo, bo nie tylko mocno bije, ale również ma dobry lewy prosty. W ogóle tylko brakuje mi częstotliwości zadawania uderzeń w przypadku Włodarczyka. On się może zamknąć za podwójną gardą i przez kilka rund się nie wychylać. I to wtedy będzie problem, bo wtedy może przegrywać kolejne rundy, a wygrać z Czakijewem przed czasem łatwo nie będzie, bo to jest szalenie twardy zawodnik. Także ja myślę, że agresja od pierwszych rund, walka szczególnie w końcówkach tych pierwszych rund szalenie istotna dla ostatecznej punktacji. Oczywiście jest to taki pewien to, co powiedział na konferencji Diablo, że on określił to, że Czakijew będzie miał pewien komfort, bo gdy przegra pierwszy pojedynek, to w umowie, w kontrakcie jest zapisany rewanż, a nawet trzeci pojedynek, ale ja myślę, że to też będzie takie troszkę usprawiedliwienie, oby to nie było przyczynkiem do tego, że ta walka będzie taka troszkę kunktatorska, że to nie będzie wojna na śmierć i życie, bo w razie czego jeden i drugi ma jeszcze możliwość stoczenia kolejnego pojedynku. A więc jeśli nie będą za bardzo o tym myśleć, tylko po prostu będą walczyć tak jak potrafią, to czeka nasz ekscytujący pojedynek, ale wiemy doskonale, że Diablo czasami ma pewne problemy, oby nie miał ich w Moskwie.